Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Szymon Heretyk, kandydat na prezydenta Wałbrzycha w nadchodzących wyborach. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jak już wspomniałam, jest Pan oficjalnym kandydatem z Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta Wałbrzycha. Jak ocenia Pan swoje szanse? Tak, potwierdzam, jestem kandydatem z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta miasta Wałbrzycha. Jak oceniam swoje szanse? No to przede wszystkim pytanie, na które odpowiedź otrzymamy za niecałe 3 miesiące, dokładnie 16 listopada są wybory. Szanse ugrupowania w Wałbrzychu oscylują w granicach między 18 a 20% z tego, jak poprzednie wybory przebiegały ostatnie i jak pokazują najbliższe sondaże. Nie wykonywaliśmy sondaży na temat poparcia kandydatów, ale z jednego z ostatnio przeprowadzonych ogólnych sondaży przez jeden z większych portali internetowych funkcjonujących w Wałbrzychu, w trakcie głosowania przez internautów, głównie przez ludzi młodych, udało mi się uzyskać najwyższe poparcie i ten sondaż, ten plebiscyt udało mi się zwyciężyć. Niemniej jednak zdaję sobie z tego sprawę, że z obecnym urzędującym prezydentem, panem Romanem Szelmejem z Platformy Obywatelskiej, będzie ciężko zwyciężyć, ale jako człowiek młody, zdeterminowany, nie bojący się żadnych wyzwań, myślę, że sobie również postaram poradzić. Obecnie SLD ma kiepskie zaplecze, jeżeli chodzi tutaj o rady, bo w mieście jest jeden radny, w powiecie żaden. Jak partia zamierza ten rezultat poprawić w nadchodzących wyborach? Jeżeli chodzi o naszą reprezentację polityczną w Radzie, to uważamy, że przede wszystkim jakość, a nie ilość stanowi o sile partii. Nie mamy tych radnych w mieście, z 6 zredukowaliśmy do 1 radnego. W konsekwencji tego, kiedy nasi radni postanowili wraz z panem prezydentem Szelmejem i Platformą Obywatelską pozamykać w Wałbrzychu szkoły. Na to nie było nigdy zgody. Sojusz Lewicy Demokratycznej przyjęliśmy uchwałę. Urzędujący wtedy jeszcze radni sprzeniewierzyli się tej uchwale, sprzeniewierzyli się również programowi SLD, w związku z czym skierowaliśmy sprawę do Sądu Koleżeńskiego i zostali z SLD usunięci. Również wiceprezydent Wałbrzycha, który był z ramienia SLD, też już nie jest członkiem naszej partii. Stawiamy na jakość, konsekwentnie realizujemy program. Zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy ludzie dzisiaj słyszą o polityce, to nie bardzo mają pozytywne skojarzenia, dlatego SLD dzisiaj w Wałbrzychu konsekwentnie realizuje swoje postulaty programowe. Jeżeli ktoś nie realizuje tych postulatów, to rozstaje się z SLD. Dzisiaj mamy liderów nowych na miejsce poprzednich radnych. Są to ludzie młodzi, ludzie wykształceni, przede wszystkim ludzie ideowi, którzy przez ostatnie 2 lata wspólnie ze mną pracowali nad programem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. My ten program już prezentujemy od dłuższego czasu. I ja myślę, że dzięki temu programowi, który jest skierowany do społeczeństwa, ten wynik wyborczy będzie na tyle dobry, że tą reprezentację odzyskamy, którą mieliśmy. A liczę też na to, że tą reprezentację powiększymy. Tydzień temu na konferencji prasowej zapowiedział Pan, że SLD będzie dążyć do likwidacji Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Dlaczego partia ma tak wiele zastrzeżeń do pracy tej służby i czy praca Straży Miejskiej w Wałbrzychu jest rzeczywiście taka zła? Po pierwsze, z relacji, jakie mamy od mieszkańców, ale również z naszych osobistych doświadczeń i analizie sprawozdań Straży Miejskiej, które są zamieszczane na jej stronie internetowej, wynika, że niestety, ale Straż Miejska, wbrew temu, co zapowiadał pan prezydent Szelmej, w dalszym ciągu koncentruje się w głównej mierze na fotoradarach i nękaniu kierowców tymi fotoradarami. Z 3 ostatnich miesięcy wynika, że interwencji czysto takich porządkowych było gdzieś na poziomie 80 kilku, 100 kilku, natomiast średnia fotoradarów to jest gdzieś około 1300-1400 zdjęć miesięcznie. W budżecie nawet są planowane wręcz dochody, które przynosi Straż Miejska do budżetu. I naszym zdaniem nie tędy droga. Straż Miejska nie ma służyć zarabianiu, nie ma być jednostką rentowną dla gminy, ale ma być przede wszystkim grupą, która stanowi wsparcie dla mieszkańców, pilnuje porządku i pomaga tym mieszkańcom. Naszym zdaniem 3 miliony złotych, które w budżecie corocznie przeznacza się na Straż Miejską, powinny zostać
przekazane w dużym stopniu na funkcjonowanie policji, na dodatkowe patrole, bądź też na etaty dla tych policjantów, żeby w każdej dzielnicy było większa ilość dzielnicowych. Uważamy również, że w miejsce Straży Miejskiej, tak jak to ma już miejsce w wielu gminach w Polsce, ale funkcjonuje również w Europie, powinny zostać powołane straże obywatelskie. Są to jednostki patrolowe, które są powołane z obywateli i obywatele w ścisłej współpracy z policją pilnują u siebie porządku. Wiemy, że z badań i przeprowadzonych w miejscowościach, gdzie te straże obywatelskie już funkcjonują, spadek tej takiej najbardziej uciążliwej przestępczości, czyli dewastacji, drobnych kradzieży, rozbojów, spadł o 50-60%. To również pozwala na to, aby przede wszystkim społeczeństwo lokalne zaangażowało się w budowanie swojego własnego poczucia bezpieczeństwa, swojej własnej tożsamości. I wpisuje to się naszym zdaniem w ten program, który my dzisiaj proponujemy mieszkańcom Wałbrzycha. Czy wprowadzenie Straży Obywatelskiej byłoby tańszym rozwiązaniem? Tak, bo tutaj Straż Obywatelska zdecydowanie działa na zasadach wolontariatu. Jest kilka rozwiązań, jak gdyby różnych hybryd połączeń, jak ta Straż Obywatelska funkcjonuje, ale główna zasada jest tego, że funkcjonuje na zasadzie dobrowolnej, a tutaj inicjatorem i koordynatorem tego jest gmina. Podpisuje się stosowne umowy z policją. Policja w odpowiedni sposób, ponieważ posiada taką wiedzę, szkoli osoby, które będą brały udział w patrolach obywatelskich. Ewentualnie wyposaża się tych ludzi w sprzęt odpowiedni, kamizelki bądź telefony, tak żeby miały bezpośredni i błyskawiczny kontakt z policją. Oprócz likwidacji Straży Miejskiej, jednym z ważniejszych punktów w programie wyborczym jest również poprawa kondycji Wałbrzyskiego Szpitala i tutaj dążenie do jego niekomercjalizacji. Jak partia zamierza osiągnąć to, czego nie udało się osiągnąć poprzednikom? Znaczy tutaj naszym niewątpliwym sukcesem, jeżeli chodzi o próbę komercjalizacji, która już była, jest to, że w roku 2012 ten proces zablokowaliśmy. Jeszcze jako ówczesny przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego, w momencie kiedy mieliśmy sygnały od związków zawodowych funkcjonujących w szpitalu, mieliśmy informację, że jest próba komercjalizacji, a również nasi radni w sejmiku takie informacje nam przekazali, że są podejmowane działania, aby ten szpital skomercjalizować. Rozpoczęliśmy dialog raz ze związkami zawodowymi, raz z mieszkańcami, ale również z dyrektorami placówek zdrowia w powiecie wałbrzyskim. Ja zorganizowałem sesję na ten temat, zaprosiliśmy również pana prezydenta Szyłemeja, no, który ku naszemu zdziwieniu bardzo promował ten projekt komercjalizacji szpitala, mówiąc wręcz, że będzie to z pożytkiem zarówno dla mieszkańców Wałbrzycha, jak i dla samego szpitala. Nasze zdanie jest na ten temat zupełnie odmienne, bo kiedy szpital zacznie funkcjonować na zasadach spółki, no to niestety priorytetem dla takiej spółki jest zysk, a niestety już nie dobro pacjenta. I wiemy, że niektóre placówki służby zdrowia, które już zostały skomercjalizowane w kraju, niestety ich kondycja finansowa nie poprawiła się, natomiast pogorszył się stan zatrudnienia, pogorszyły się warunki płacowe personelu, ale przede wszystkim pogorszył się dostęp do usług medycznych, ponieważ ta kolejka prywatna, bardziej opłacalna już dla spółki, niestety jest priorytetowa, natomiast koszyk NFZ-u dla ludzi, którzy korzystają z ubezpieczenia społecznego, bardzo się wydłużył i dostęp niestety do zabiegów bardzo się wydłużył. Udało nam się ten proces komercjalizacji zablokować. Niestety w dalszym ciągu docierają do nas sygnały, że ten proces nie został zaniechany i w dalszym ciągu będą podejmowane próby, aby ten szpital był komercjalizowany. Dlatego ważnym jest też, żeby wyborcy głosując i wybierając czy to kandydatów do sejmiku, zdawali sobie z tego sprawę, jakie są zagrożenia i przede wszystkim mieli jasny komunikat od tych kandydatów, czy są za komercjalizacją szpitala, czy są przeciwko tej komercjalizacji, bo to sejmik również będzie głosował. Ale my jako przyszli radni w Radzie Miejskiej Wałbrzycha złożyliśmy jasną, czytelną i klarowną deklarację, że jesteśmy przeciwko komercjalizacji, byliśmy i również takie stanowisko w nowej Radzie Miejskiej Wałbrzycha będziemy głosowali.
Jeśli mówimy i jesteśmy przy temacie służby zdrowia, czy to nie jest tak, czy inaczej, czy SLD rzeczywiście znalazło receptę na cudowne uzdrowienie kondycji szpitala, czy raczej jest to pomysł na skuteczną kampanię wyborczą? Niestety poprawa wydajności służby zdrowia nie zależy już od nas. To już jest z poziomu rządu. Platforma Obywatelska obrała drogę, aby tak naprawdę pozbyć się problemu i sprywatyzować służbę zdrowia, niech się martwią inni. Naszym zdaniem, zresztą zgodnie z naszym programem, służba zdrowia przede wszystkim ma spełniać ważne cele społeczne. Ma służyć ludności lokalnej i tak jak chodzi o szpital w Wałbrzychu, szpital ten był zbudowany przez byłych górników, którzy ten Wałbrzych budowali i przez wszystkich innych ludzi, którzy Wałbrzyszan, którzy pracowali w trakcie budowy naszego miasta. I dzisiaj próba sprzedaży tego szpitala dla mnie jest jednym wielkim nieporozumieniem. Z poziomu samorządu możemy mieć wpływ tak naprawdę znikomy na poprawę dostępności. Ale my stawiamy, zresztą to artykułujemy w naszym programie, stawiamy przede wszystkim na profilaktykę, na ludzi młodych, przede wszystkim na uczniów. Chcemy, aby w Wałbrzychu powróciły w wałbrzyskich szkołach gabinety stomatologiczne, bo to, co kiedyś funkcjonowało w szkołach, uważamy, że funkcjonowało dobrze i spełniało swoją rolę. Dzisiaj wiemy z raportu NIK z roku 2013, że młodzież w polskich szkołach powyżej 90% ma problemy z próchnicą. Wiemy, że to jest duży problem. W Wałbrzychu niestety Wałbrzyszanie nie zarabiają zbyt dużo, więc ten dostęp prywatny do gabinetów lekarskich z dzieciakami jest po prostu bardzo ograniczony. Można to zrealizować na zasadzie takiej, że w szkołach, czyli tych miejscach ogólnodostępnych w każdej dzielnicy, no już nie w każdej dzielnicy, ale w większości dzielnic szkoła, gmina daje za darmo gabinet, w którym stomatolog, podpisując umowę z gminą, otwiera gabinet stomatologiczny, świadczy usługi dla dzieci w godzinach lekcyjnych. Po godzinach lekcyjnych, popołudniowych, już ten gabinet sobie funkcjonuje komercyjnie i po prostu przyjmuje również pacjentów komercyjnych. Zdajemy sobie również sprawę, że profilaktyka szczepień też jest bardzo ważna i różnie to u nas bywa. Chcemy również, co jest w naszym programie, znaleźć środki finansowe na to, aby takie szczepienia profilaktyczne, chociażby przeciwko grypie, skierować właśnie do młodzieży, do dzieci, ale też do naszych seniorów, bo wiemy, że oni również z tym mają duże problemy. Jeżeli chodzi o sejmik, to tutaj jak najbardziej nasi radni, wiem, że będą wspierali nas w naszych projektach. I tu jest poszukiwanie pieniędzy, ale również pieniędzy również z samego Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego będzie Pan lepszym prezydentem niż Roman Szołomej? Dlatego, że jestem człowiekiem młodym, nie bojącym się wyzwań. Jestem człowiekiem przede wszystkim wywodzącym się zawsze ze środowiska lewicowego. Ja nie wyznaję zasady redukcjonizmu, gdzie redukuje się wszystko tylko i wyłącznie do komercji, że coś działa dobrze pod warunkiem, że działa dobrze komercyjnie. Nie ma na to zgody i tu obszary jak edukacja, służba zdrowia czy opieka społeczna to są obszary, na których nie należy oszczędzać. To są obszary, w które trzeba inwestować, bo to są obszary bezpośrednio odpowiedzialne za poprawę bytu ludzi. Dla mnie ludzie w Wałbrzychu są priorytetem. I kolejny argument, dlaczego będę lepszym prezydentem. Ja uważam, że Wałbrzych powinien rozwijać się dzisiaj w sposób zrównoważony. Nie powinno być skoków gospodarczych, inwestycyjnych, jak to mamy teraz. Platforma, która rządzi w Wałbrzychu już nieprzerwanie prawie od 12 lat, rządzi w ten sposób, że to jest sinusoida. Przez ostatnie 8-10 lat byliśmy na dnie, dzisiaj jest zmiana prezydenta. Przypomnijmy, ta zmiana prezydenta dokonała się tylko i wyłącznie dlatego, że poprzedni prezydent odszedł w oparach skandalu, tak? Bo Platforma Obywatelska, sąd udowodnił, że kupowała głosy w trakcie kampanii wyborczej, a więc dopuściła się tutaj procederu niezgodnego z prawem. Przyszedł nowy prezydent i zaczął inwestycje, ale te inwestycje dzisiaj są prowadzone na tak dużą skalę, że dzisiaj budżet praktycznie już tego nie wytrzymuje. Jest miasto bardzo zadłużone i dzisiaj, kiedy jesteśmy na szczycie tej sinusoidy, tak, jest obawa, że ponownie stoczymy się na dół. Ja uważam, że miasto musi rozwijać się równomiernie, ale dzisiaj, kiedy
nadrabiamy te wszystkie zaległości sprzed 8-10 lat, dzisiaj przede wszystkim też trzeba patrzeć na człowieka. U nas w Wałbrzychu tego brakuje. Rozwija się tylko niektóre fragmenty miasta. Ja uważam, że fragmenty miasto powinno się rozwijać jako całe. Wszystkie dzielnice powinny być doinwestowane. W każdej dzielnicy powinna być szkoła. Nie tak, że tylko w dzielnicach najwyższych, największych są szkoły, natomiast pozostałe dzielnice są niedoinwestowane. Tam również mieszkają Wałbrzyszanie. Oni również zasługują na to, żeby godnie żyć i w godnych warunkach. Dlatego ja uważam, że Wałbrzych dzisiaj powinien stać się miastem równych szans. Nie tylko miastem wyremontowanych chodników i ulic, co niewątpliwie wszystkich nas cieszy po tych latach marazmu, ale powinien być miastem równych szans i ja mam zamiar być właśnie takim prezydentem. Prezydentem wszystkich Wałbrzyszan, a nie tylko wąskiej grupy osób, no, które też czerpią z tego wąsko korzyści. Proszę w 2-3 zdaniach zachęcić Wałbrzyszan do pójścia na wybory 16 listopada. Kochani mieszkańcy Wałbrzycha, każde wybory to święto demokracji i święto lokalne. Są to bardzo ważne wybory, tym bardziej w mieście, które od lat było dotykane korupcją wyborczą. Dzisiaj pokażmy, że stać nas na to, abyśmy wybrali dobrych i mądrych ludzi, takich, przeciwko którym nie trzeba będzie za rok czy za dwa organizować kolejnych manifestacji i prób odwołania Rady Miejskiej, co już było. Wybierzmy ludzi mądrych, wybierzmy ludzi sprawdzonych, wybierzmy ludzi konsekwentnych w swoim działaniu. Pokażmy, że Wałbrzych dzisiaj nie tylko rozwija się infrastrukturalnie, ale również Wałbrzych rozwija się społecznie. Pokażmy, że nasza świadomość wzrasta, pokażmy, że potrafimy dokonać mądrych wyborów. Ja zawsze wierzyłem w Wałbrzyszan i wierzę do tej pory, jestem Wałbrzyszaninem od urodzenia. Nie mam zamiaru się stąd wyprowadzać. Pokażmy, że Wałbrzych stanie się w najbliższym czasie Wałbrzychem, miastem równych szans. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za bardzo. Rozmowę.